Jesteśmy na ulicy Włókienniczej, gdzie kolejne etapy są skutecznie realizowane. W chwili obecnej przechodzimy do ostatecznego etapu, czyli od pasażu Majewskiego do ulicy Kilińskiego. Jest tutaj jeden z najbardziej naszych legendarnych budynków w tej części miasta, czyli willa Hilarego Majewskiego, naszego dawnego, legendarnego architekta miasta, który uczynił Łódź taką, jaką ją znamy. Ten budynek w czasach komunizmu nie był rozpieszczany. Wszystkie jego najbardziej wartościowe elementy zostały albo zniszczone, albo totalnie zaniedbane. W chwili obecnej przywracamy temu budynkowi należyty blask. Na tą chwilę kończymy prace malarskie. Trwają prace z renowacją, układaniem nowych podłóg i na koniec będziemy wykańczali jeszcze raz elewację, co powinno zakończyć cały proces rewitalizacji. Odtwarzane i konserwowane są polichromie na klatce schodowej. Te polichromie są bardzo efektowne, wielobarwne, dlatego te prace też trwają długo, żeby przywrócić pierwotny charakter tychże polichromii. Właściwie w większości pomieszczeń zakończone zostały prace konserwatorskie przy sufitach z wystrojem sztukatorskim i z polichromiami. W niektórych pomieszczeniach mamy wyeksponowane fragmenty polichromii pierwotnych, najstarszych.